ładnie, ciocia. Witamy, welcome back to Simply Polish. I am very excited to be here today with my aunt, my ciocia Dorotka, Aunt Dorothy, in her Polish kitchen to be making the traditional delicious dish of gołąbki. Witam również wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że prawie wszyscy rozumieją polski. Jeżeli nie, Eryka będzie nam pomagać w przetłumaczeniu niektórych produktów. Każdy Amerykanin pewno zna te słowa gołąbki, pierogi, kiszka. Także bierzemy się do roboty. Co potrzebujemy dzisiaj? Do przygotowania gołąbków potrzebujemy ryż, mięso, cebulę i przyprawy. Może to być czosnek, sól, pieprz, no i oczywiście liście kapusty. So what we'll need is meat, and it takes ground pork and beef, rice, sautéed onions, salt, pepper, cabbage leaves and optional garlic. Każdy przygotowuje gołąbki na swój własny sposób i każdy dodaje swoje własne przyprawy według uznania. Także ja podam porcję na około 50 gołąbków. Ja robię małe gołąbki, także jeżeli ktoś robi duże, w dużych liściach będzie pewno połowa mniej. Ale my podamy dzisiaj przepis poniżej, pod tym video podamy przepis na 50 gołąbków. Około 50 gołąbków. We'll be using these specific things and she's going to be making smaller gołąbki, around 50 gołąbki altogether. Jeżeli ktoś jest na diecie niskowęglowodanowej, czyli mało cukru, na keto diet, może użyć, zamiast ryżu używamy kalafior. Ten kalafior ścieramy na tarce, tylko w taki sposób, dosłownie bardzo prosty sposób. I zamiast ryżu dodajemy surowy, potarty kalafior i miksujemy razem, mieszamy razem z resztą produktów. So for a healthier option, instead of using rice, carbs, my aunt has proposed that you can use cauliflower and you just use the tarcze? Tarło. Tarło and use that instead of the rice. Ja wrzucam 4 funty mięsa wieprzowego, pork, i połowę mięsa wołowego, czyli beef. 4 pounds of pork and 2 pounds of beef. Do tego mam usmażoną cebulkę. Ja używam dużo cebulki, każdy też według własnego uznania. How many? Ja mam tutaj około 5 cebul, dużych cebul. So 5 big onions, all cut up and sauteed. Mm-hmm. Yes. Yep. No i oczywiście ryż, wrzucamy tak samo ryż. Ryż ja gotuję na jedną szklankę ryżu, daję 2 szklanki wody i troszeczkę soli. So for 1 cup of rice, my aunt boils 2 cups of water. Najpierw gotuję wodę i do tej gotującej wody, jeszcze najpierw płuczę ten ryż. Pod zimną wodą wypłukuję ten ryż, żeby pozbyć się takiego białego nalotu, takiej mąki właściwie. To są raczej chemikały, które nie chcemy w naszych gołąbkach. So with the rice has taken and she's washed through the rice before, rinsed through the rice before even boiling it. And then she boils the water and then adds the rice to the boiling water. How many cups of rice are in this dish, Ciocia? Do tej porcji na te 50 gołąbków ja używam dwie szklanki, 2 cups ryżu. So surowe, jeszcze nieugotowanego ryżu i dopiero gotuję. Ja dodaję 1 ząbek czosnku do smażenia cebulki, dlatego że to nadaje taki fajny, swojski zapach i smak. Ten smak jest, przypomina mi troszkę taką wiejską kiełbasę. Także bardzo fajnie smakuje potem z dodatkiem jednego tylko ząbku czosnku. So, my aunt adds a little bit of garlic, 1 leaf of garlic,
to the onions while she's sauteing, and she grates it, adds it into the onions to add a swojski smak, so a... Pachnie ładnie i smakuje lepiej. It tastes better and it smells better. I teraz wszystko razem mieszamy bardzo dobrze, żeby jednolitą masę. So then after we mix everything so that it's a nice big chunk of mixed meat, rice and onion. A teraz dodajemy jeszcze łyżkę soli i łyżkę pieprzu. A spoonful of salt and a spoonful of pepper. Teraz wszystko mieszamy razem na jednolitą masę. And just mix it up till it's all together. Mamy teraz wymieszane wszystko razem i zaczynamy zawijanie gołąbków. Najłatwiejszy sposób, jaki znam, to tylko nakładamy łyżkę farszu do liścia. Po prostu nakładam łyżkę farszu, zawijam najpierw wszystko w koło, tight, żeby było ciasne, a potem te końcówki tutaj wciskam do środka. Robię tak jakby dziurkę i wszystko wciskam do środka. I gotowy. Eryka, próbuj ty. Spróbujemy jeszcze raz pokazać. And Ciocia, how long do we put these in the oven for? I put in 3.5 hours for 350 Fahrenheit, czyli 3,5 godziny na 180 stopni Celsjusza. Do środka, do dziureczki i gotowe. My mamy dużą rodzinę, także robimy oczywiście podwójne porcje. Nadchodzą Thanksgiving, święta, możemy łatwo sobie te gołąbki zamrozić. Po prostu bierzemy zwykły Ziploc bag, wkładamy do woreczka. Ja wkładam jedną warstwę, oczywiście ugotowane już. Po wyjęciu z pieca, po ostudzeniu wkładamy do woreczka tylko tak. I w zależności, jakie macie rodziny i jakie porcje chcecie sobie poporcjować, mniejsze albo większe woreczki, i dajemy do zamrażarki i możemy użyć, kiedy chcemy. So once they are fully cooked, 3 hours in the oven, we like to make lots of gołąbki, so we're going to be making a double portion here right away. For the holidays, we like to make them now and then freeze them and take them out for Christmas dinner. And yeah, and usually when we put them in the bag, we'll put them one layer and seal that up and put it in the freezer and have it for our holidays. Enjoy your gołąbki and until we see you again, do zobaczenia. Mmm, these are the best gołąbki in the world. Thank you, Ciocia. Mmm. Deszcze with a cold beaver. Na zdrowie.